Jeszcze raz. Cześć wszystkim. Dzisiaj ze mną Rafał Ziomek i Daniel Świec. Będziemy rozmawiali na temat biznesu, nieruchomości, na temat deweloperki, na temat flipów, na temat podróży i ogólnie całego biznesu, który się z tym wiąże. Także... Oraz życiu osobistym. Także zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Dobra, wyjdą mnie do nie wiem, powiem na wydziałki. Tutaj sporo. Jestem cię bardziej zainteresowany rekreacją, a niekoniecznie nieruchomościami. Rekreacją, dobra, jest prosto na razie. Co robię? Z racji z tego, że obydwoje nie traktujemy chyba nieruchomości jak wyłącznie pracy, ale po pasji, a nawet na wakacjach o tych nieruchomościach rozmawiamy. I staramy się dochodzić. Tak, dokładnie tak. Dochodzimy, tak? Jeszcze kolorek, jeszcze kolorek, jeszcze kolorek. Tak się robi, dostaliśmy, powiedz, przypomnij. Ja ciebie pamiętam na pewno z Londynu, z jednego szkolenia. Najbardziej to cię pamiętam z pracą w palce. A no tak, ja tam byłem animatorem. Tak, a byłeś animatorem. No, pamiętam. Cześć, Danielu. Już zrobiliśmy sobie taką małą zapowiedź. Przyjechaliśmy się kawałek samochodem razem z Rafałem i po to, żeby wam powiedzieć, że będziemy coś takiego nagrywali, że za chwilę to będzie w internecie i za chwilę będzie można to obejrzeć. Także cześć, Rafale, jeszcze raz. I z Rafałem dzisiaj porozmawiamy na temat nieruchomości, na temat inwestowania w nieruchomości, na temat podróży, bo Rafał oprócz tego, że jest inwestorem w nieruchomości, to jest również podróżnikiem i dużo podróżuje po całym świecie. Także Rafał, w ilu krajach byłeś? Nie liczyłem dokładnie, no myślę, że już grubo ponad 50. Okay. Myślę, że grubo ponad 50 krajów odwiedziłem. A to dzięki też między innymi inwestycjom w nieruchomości właśnie. Okej, okay, to jest bardzo ambitny cel, przynajmniej dla mnie, ponieważ ja kiedyś sobie założyłem, że będę w tylu krajach, ile mam lat. Cały czas gonię te kraje i te podróże. I powiedz mi, co ciebie najbardziej wciąga w podróżach? Co ciebie najbardziej kręci? Dlaczego się jakby tak wciągnąłeś w te podróże? Dla mnie to jest zawsze coś nowego. To jest takie... Ja w podróżach bardzo często jestem w tu i teraz. Czyli nie planuję, nie kupuję biletów w dwie strony, kupuję często bilet w jedną stronę, spędzam gdzieś 3-4 dni, potem decyduję co dalej, jaki jest kolejny krok, gdzie jest kolejne miejsce. I to jest takie płynięcie z flow po prostu. To jest to, co mi się w podróżach bardzo podoba. Druga rzecz to jest poznawanie nowych kultur. Bardzo otwiera to moje spojrzenie na świat, na rzeczywistość i na różnorodność tego świata, że ludzie potrafią zupełnie inaczej myśleć w Indiach, zupełnie inaczej myśleć w Omanie, zupełnie inaczej myśleć w Polsce. Czasem wystarczy pojechać kawałek dalej i to postrzeganie świata jest zupełnie różne. Okej, okay, a co takiego właśnie z tych różnic kulturowych zaimplementowałeś u siebie w swoim życiu i teraz to wdrożyłeś i to działa u ciebie? Co zobaczyłeś na przykład na wschodzie? Na wschodzie najbardziej pierwsze dwie rzeczy, które mi przychodzą na myśl teraz, to jest yoga i medytacja. Pamiętam, że kilka lat temu wyjechałem do Indii po raz pierwszy właśnie dlatego, że czułem się już wypalony. Czułem się wypalony, jeśli chodzi o inwestycje w nieruchomości i tam skończyłem kurs jogi, skończyłem kurs medytacji. To jest coś, co w tej chwili bardzo mocno mi pomaga. Czuję się zestresowany, czuję zmęczenie. 10, 15, 20 minut potrafię usiąść, poobserwować swój oddech i to mi daje takie wytchnienie, oczyszcza mój umysł. Pamiętam, że jak byłem pierwszy raz w Indiach, to się zastanawiałem, czy to oni tam zwariowali, czy to my zwariowaliśmy tutaj na zachodzie. No i jak ci się wydaje? Myślę, że tutaj trzeba znaleźć złoty środek po prostu, tak? Że tutaj za bardzo jest bardzo szybkie tempo życia. Tam jest slow motion, taki dużo. Okej, okay, a jakbyś miał wybierać w takim razie, to miałbyś wybierać i zdołobyś się żyć w tamtym stylu, czy bardziej takim mieszanym? Myślę, że z jakiegoś powodu urodziłem się w Polsce i w tej części świata, także pewnie tutaj coś mam do przekazania, natomiast myślę, że tak wcześniej powiedziałem, jakiś balans musi być. Okay. Jakiś balans musi być pomiędzy jednym a drugim. Okay. Powiedz mi, jak twoja przygoda się zaczęła z nieruchomościami? Moja przygoda się zaczęła? No. Ja zawsze chciałem mieć firmę i teraz jak myślałem sobie na temat tego, co mogę robić, bo niewiele jeszcze umiałem, to wydawało mi się, że byłem na tyle świeży, że nie umiałem nic. Więc skoro miałem wybrać branżę, to szukałem takiej branży, którą wszyscy mówili, że jest najlepsza. I tak właśnie wpadłem na branżę nieruchomości, bo dzisiaj przeczytałem, że to jest najbardziej intratna branża, tak? Że łączy ona ludzi bogatych
że no, albo ktoś na niej zarobił duże pieniądze, albo w nie właśnie inwestuje swoje duże pieniądze. I tak jakby tak wybrałem i postanowiłem iść dalej, czyli zapisałem się na szkolenie, jedno, drugie, kupowałem książki, czytałem i tak jakby po nic do kłębka doszedłem do miejsca, w którym jestem teraz. Czyli może być. W jakim miejscu jesteś teraz? Teraz jestem inwestorem w nieruchomości, realizuję projekty deweloperskie. Też szkole ludzi, jakby prowadzę osoby na mentoringu, gdzie pokazuję, jak dojść do tego miejsca, gdzie ja jestem teraz. I jestem przekonany, że można jakby zaprojektować tą swoją przyszłość inwestorską, zaczynając totalnie od zera, bo ja nie wiedziałem, co księga wieczysta, nie wiedziałem, co to jest w ogóle stopy zwrotu ROI i tak dalej. Także, okay. A u Ciebie jak to wyglądało? A u mnie to wyglądało tak, że w styczniu 2007 roku urodził się mój syn i to był taki moment przełomowy. Wtedy podjąłem decyzję, że trzeba znaleźć dodatkowe źródło dochodu. Wtedy byłem na etacie, pracowałem we Francji. Nie było to praca moich marzeń. Pamiętam, że kilka miesięcy po urodzeniu się mojego syna kupiłem swoje pierwsze mieszkanie w Bytomiu za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po delikatnym remoncie i liftingu okazało się, że kilka miesięcy później stopa zwrotu z niego wyniosła ponad 80%. No i to był ten moment, w którym stwierdziłem, to jest to, co chcę robić dalej. No i tak już jest ponad 10 lat, kiedy się tymi nieruchomościami zajmuję. No, każdy ma inne powody, przez które właśnie wejdzie w tę branżę, prawda? Albo się zainteresuje. Wiele osób z tego, co widzę, jest tak, że ktoś zarazi ich tą branżę, albo trafią do pracy, gdzie zobaczą po prostu, jak ta branża funkcjonuje i oni też chcą wejść w to głębiej. Miałem jedną osobę, takiego jednego mentora, teraz właśnie o tym pomyślałeś, to pracowałem u niego w restauracji jako kelner właśnie w 2007 czy tam 2006 roku i to była osoba we Francji, która mocno mnie zainspirowała, dlatego że oprócz tego, że miał restaurację, jakiś bar, to również był mocno w rynku deweloperskim. Budował i sprzedawał mieszkania. Osoba, która w tej chwili już jest po 80, natomiast pamiętam, że w wolnej chwili ja bardzo często z nim rozmawiałem na temat nieruchomości, tak? Okej, no i sam pewnie potwierdzić to, że bardzo dużą wartość można od takich osób wziąć, tak. Czyli znaleźć sobie takiego mentora, który będzie Ci prowadził albo będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania, czy pokaże Ci, jaką drogę on przeszedł, żeby Cię zainspirować, żeby dać Ci kopniaka do przodu. Tak, nawet jeżeli to był zupełnie inny rynek nieruchomości, zupełnie inna skala, to i tak była dla mnie inspiracja. To nie ma takiego znaczenia tak naprawdę, tak, jaki to jest rynek, bo to są tylko kwestie zmiany formalno-prawne, ale cały rynek, mechanizmy działały dokładnie tak samo, na każdym rynku. Zgodzisz się ze mną? Że ja przynajmniej uważam, że wyjechał do innego kraju i robił to samo, dosłownie to samo, z małymi zmianami kulturowymi czy prawnymi, to ten sam biznes flipowy, deweloperski, pośrednictwa działałby dokładnie tak samo. Tak, pewnie musiałbyś mieć kontakty, musiałbyś od czegoś zacząć i tak dalej i to by Ci pewnie zajęło trochę czasu, natomiast faktycznie pewne kroki, które trzeba przejść, są takie same. Musiałbym sobie zdobyć, tak? Bo tak samo jak zaczynałem, czy Ty zaczynałeś bez kontaktów, a teraz mamy ich wiele, tak samo można zacząć po nitce do kłębka dojść do tych kontaktów, do zbudowania całego zespołu, który pasuje razem z nami. Okay. Teraz ja opowiadam trochę o podróżach, a ja z kolei chciałem zapytać Ciebie, Danielu, o to, w jaki sposób Ty zacząłeś swoją przygodę z deweloperką, w jaki sposób udało Ci się zrobić ten przeskok z flipów do budowania nowych budynków, do projektów deweloperskich. Ja sobie w pewnym momencie zdałem sprawę z tego, że nie mogę cały czas robić tych flipów, bo znaczy inaczej, mogę je cały czas robić, ale nie mogę zwiększać skali. Czyli nie mogę tych flipów robić 10 miesięcznie, ponieważ na moim lokalnym rynku, na którym się skupiałem, nie było aż tyle okazji, żeby nie było tyle podaży, żeby przerobić tych mieszkań. Także postanowiłem pójść krok dalej i znalazłem sobie inną trochę branżę, gdzie mogę realizować te swoje potencjał biznesowy, czyli możliwości finansowe i możliwości remontowe, ale też i sprzedaży. Więc postanowiłem, że ta działalność deweloperska jest kolejnym krokiem do tego, żeby ten biznes dalej rozwijać. I teraz jak to zrobiłem, to w związku z tym, że byłem już na rynku, miałem bardzo dużo kontaktów, to i pracując dla wielu deweloperów jako broker nieruchomości i jako też jakby współinwestor, to dostałem propozycje wspólnych spółek, ale też jakby sam te propozycje kierowałem, czyli ja sam kierowałem propozycje do moich obecnych wspólników, ale też i dostawałem od nich propozycje, żeby razem z nimi robić biznes. Czyli oni widzieli we mnie potencjał
postaci młodego, rzutnego przedsiębiorcy, który może razem z nimi zrealizować projekt i w pewnym sensie ich odciążyć od mało budżetowych projektów, tak? Bo to byli ludzie, którzy robili gigantyczne projekty po kilkadziesiąt milionów złotych i te projekty ze mną kilkunastomilionowe z kolei były zbyt małe, żeby angażować się osobiście i żeby je prowadzić. Także ja je prowadziłem, a wspólnie je projektowaliśmy, ale to ja się zajmowałem realizacją i taką egzekutywą w tych projektach. I robiłem to na początku pod ich skrzydłami, chociaż pierwszy projekt deweloperski robiłem sam, tak jeszcze bez wspólników. Jaki to był projekt? To był taki projekt, o którym pisałem wciąż na Nowoczesny Inwestor, w którym kupiłem niedokończoną budowę od inwestora, który zmarł i rodzina jakby sprzedała projekt w stanie surowym, otwartym, bo nie była w stanie nic z tym zrobić. Jak duży to był projekt? To był projekt na około 500 metrów, tak jako pierwszy. 500 metrów kwadratowych. Mieszkania? To były mieszkania, to było 6 mieszkań dokładnie. Okay. I to zrealizowałem, ale już kolejne widziałem, że brakuje mi tego doświadczenia, dlatego kolejne już realizowałem z wspólnikami, tak? Jak wyglądała ta twoja współpraca ze wspólnikami? To znaczy, czy spotykaliście się jakoś regularnie, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu? Oni przekazywali ci kontakty, przekazywali ci swoją wiedzę? Mhm. To było tak, że ja już z nimi pracowałem wiele lat, więc jakby sporo się już od nich na początku dowiedziałem, ale no, to były kwestie, które razem przepracowywaliśmy i to były narady, gdzie decydowaliśmy o najważniejszych rzeczach. Oczywiście wiele rzeczy się działo poza moimi wspólnikami, bo ja je realizowałem, tak? Ale wiedziałem, że zawsze mogę do nich zadzwonić, mogę się poradzić, albo mogę skorzystać po pierwsze z ich kontaktów, po drugie mogę skorzystać z ich zasobów ludzi, którzy dla nich pracują, realizują dla nich duże projekty i miałem jakby to wsparcie merytoryczne od nich zapewnione. Okay. Czyli jakby czułem się, że jestem pod ich opieką, ale ja w zamian dodawałem to, że mieli wspólnika, który poprowadzi te projekty bardzo dobrze. Okay. Jakby tak to ułożyłem i są teraz mam dużo wiedzy, którą mogę ja przekazać dalej. Także, która jest tak naprawdę niedostępna na rynku, że nie można jej kupić. W jaki sposób tę wiedzę przekazujesz dalej? To wiesz, to realizuję szkolenia. Robię szkolenie Nowoczesny Developer, gdzie pokazuję te wszystkie modele biznesowe, wszystkie sekrety, tajniki branży deweloperskiej, której nauczyłem się realizując projekty. A powiedz mi, Rafał, kiedy my jakiś wspólny projekt zrobimy? Zaproponuj coś. Jestem tutaj u ciebie, może coś mi ty zaproponujesz, tak? Jak przyjdziesz do mnie. Zaraz obok mamy działkę 1-2 hektara. Mm-hmm. Mam kontakt do właścicielek, także bardzo chętnie już z nimi rozmawiałem. Miałem pierwsze spotkanie, w którym chciałem, zaproponowałem, żeby wrzucili tę działkę do spółki celowej. Okay. Możemy dalej rozmawiać. I są chętni? Myślę, że po pierwszym spotkaniu byli dość mocno zainteresowani. Okay. Chętnie ją zobaczę. No jest zaraz bardzo blisko stąd, także. Ale oprócz tego ja też zaczynam projekty deweloperskie. W tej chwili swój jeden z projektów mam zamiar sprzedać, który jest na około 1000 PUM-u. Kolejne działki, kolejne inwestycje do mnie cały czas spływają, natomiast ja w tej chwili nie chcę brać zbyt dużo projektów na siebie, tak? Czyli najpierw chcę pozamykać te tematy, które do tej pory realizowałem i potem spokojnie zaczynać kolejne. Okej, super. No dobra, to co ja robię? W jaki sposób ty szukasz wspólników? Wiesz co, ja nie szukam wspólników. Ci wspólnicy w pewnym sensie trafili mi się z racji tego, że byłem na rynku, już trochę ich znałem. Widziałem, że ja chcę z nimi coś robić i oni się okazało, że są ze mną. Więc ja nie szukam kolejnych wspólników, bo nie szukam kolejnych biznesów. Jeżeli coś się trafi, dostanę bardzo fajną ofertę współpracy, to ofertę rozważę. I teraz, ale to nie jest tak, że ja szukam kolejnych wspólników i cały czas mam setki wspólników i setki transakcji. Nie, ja wolę pracować z małą grupą, garstką ludzi, których znam, ufam, szanuję i gdzie możemy użyć efektu synergii, czyli ja dam coś od siebie, on da coś od siebie i razem tworzymy więcej niż osobno. Jakie projekty Cię teraz najbardziej interesują? Projektów szukasz? Teraz mnie interesują głównie projekty deweloperskie i głównie mieszkaniówka, to są głównie mieszkania. Tak, bo tego mi brakuje. Mam tego zaczynając trochę, zaczynając od 1000 do kilku tysięcy PUM-u. I głównie chciałbym to realizować w dużych miastach wojewódzkich, ale w tym roku jeszcze skupiam się na Lublinie, ale nie wiem, wykluczone, że w przyszłym roku będę myślał o innych miastach. O jakich? No, Warszawa, Trójmiasto, Poznań. Okay. Jednak wiesz co, wydaje mi się, że
że lepiej jest chyba spokojnie realizować mniejszy temat jeden u siebie w lokalnym rynku, niż być rozjechany poprzez logistyczne koszty dojazdy i tak dalej i dopilnowywać kogoś na swoim lokalnym rynku, tak? Wydaje mi się, że lepiej robić większą skalę u siebie w mieście, chyba że to jest małe miasto, to nie, ale jeżeli jest duże miasto, to po województwie, to lepiej mieć trzy budowy w jednym mieście, niż dwie budowy na dwóch różnych krańcach Polski. Chyba że masz kierownika, który ci prowadzi inwestycje, albo partnera biznesowego, który ci prowadzi też w innym mieście. Ale ja radziłbym, zaczynając jednak od swojego miasta, a dopiero później, jak się zna na tym, wiesz, jakie są newralgiczne miejsca, gdzie się ludzie sprawdza, czy dobrze pracują, czy dobrze sprawdzają, czy wszystko idzie dobrze, dopiero już później ewentualnie rozsiewać sieć i budować w innych miastach. Fajne miejsce na rozmowę sobie wybraliśmy, fajne, nie? Fajne miejsce, bardzo przyjemnie, fajnie się odpoczywa. Także dzisiaj tutaj przesiedziałem, przeodpoczywałem cały dzień i naprawdę było przyjemnie. Blisko rzeka. Tutaj mamy dosłownie 100 metrów, mamy rzekę, plażę. Mhm. Rafał, dziękuję Ci za tę rozmowę. No tobie też dziękuję za rozmowę. No, ale czekaj, nie, tutaj musisz to wziąć.